Szanowni Państwo, rozpoczęliśmy już remont budynku po dawnej szkole podstawowej numer 2. Jak wiadomo, na ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę o utworzenie trzeciego przedszkola publicznego, czterooddziałowego przedszkola publicznego. Zatem remont został rozpoczęty, koniec prac przewidujemy na koniec sierpnia tego roku, tak abyśmy już od 1 września mogli przyjmować nasze dzieci do czterech oddziałów przedszkolnych. Na inwestycję tę otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę około 912 tysięcy złotych. Cała przebudowa to około ponad 1,5 miliona złotych. Myślę, że po wybudowaniu, po modernizacji tego przedszkola nasze miasto wzbogaci się o nowe, bardzo ładne, nowoczesne przedszkole. Zapraszam serdecznie wszystkich Państwa do zastanawiania się, czy aby swoje dzieci nie przesłać właśnie tutaj do tego przedszkola.